Ekstra, ekipa, przygotowanie, uczestnicy, rywalizacja, fair play, super. Było pięknie, dobre zjazdy, długie, stromo, korzenie, błoto, przejazd przez Trojankę, znakomicie było. Trochę błota, trochę piasku, no fajnie, fajnie. Zadowolony jestem bardzo. Super trasa, naprawdę. Jedna z lepszych. Bardzo urozmaicona, bardzo wymagająca, ale dająca bardzo dużo satysfakcji. A ta woda na koniec to po prostu zbawienie. Super, zapraszam wszystkich. Jak widać, pomimo zmęczenia niemal u wszystkich zawodników panował dobry nastrój po ukończeniu goślińskiego maratonu MTB. Po raz drugi w cyklu Bike Marathon Gogol MTB spotykamy się na Bindudze. W zeszłym roku ponad 500 osób, w tym roku rekord frekwencji, ponad 650 osób wystartowało na dwóch dystansach, mega i mini. Dystans mega liczył 56 km, a dystans mini 29. Trasa, jak zgodnie podkreślali zawodnicy, była bardzo urozmaicona. I błoto, i piach, i podjazdy, i zjazdy. Naprawdę dobra trasa. Fajnie było, super, świetna trasa, naprawdę urozmaicona. No i przede wszystkim woda, rzeka, żywioł i powiem szczerze, że to była chwila ochłody dla organizmu. W tym roku, podobnie jak w poprzednim roku, przygotowaliśmy dwie niespodzianki dla naszych startujących. Po pierwsze to dwa wąwozy, które znajdują się na terenie przywarciańskim. Po drugie oczywiście wszyscy zmoczyli nóżki w naszej Trojance, czyli przyjeżdżaliśmy z powrotem przez brud rzeczki. To było na 1,5 kilometra przed metą, także sama przyjemność. Trasa dość szybka w niektórych momentach, ale z drugiej strony też zawodnicy, którzy tutaj jeżdżą, to już nie są tacy super amatorzy, to znaczy tak, to są wszyscy amatorzy, bo nikt na tym pieniędzy nie zarabia, natomiast poziom, jaki reprezentują w tej chwili, jest nieprawdopodobny. Podczas maratonu odbyły się również drugie mistrzostwa murowanej gośliny. W tym roku kolejny rekord frekwencji wśród uczestników z murowanej gośliny. Ponad 50 osób wystartowało na dystansach mini i mega. Oczywiście w tym 6 kobiet, które wszystkie uhonorowaliśmy, jechało na dystansie mini. Najlepszą goślinianką okazała się Karolina Kozioł z Zielonki. Dzisiaj było coś ciężko, bo wczoraj startowałam w Szklarskiej Porębie i nogi nie chciały, odmawiały trochę posłuszeństwa, ale potem w trakcie wyścigu, jak się rozkręciłam, to już mogłam jechać w miarę i coraz lepiej. Jak widziałam jakieś zawodniczki, to starałam się gonić i wyprzedzać. Na trasie nie zabrakło zawodników z teamu Katorżnik Murowana Goślina, a wśród nich osób, które po raz pierwszy startowały w maratonie MTB. To jest mój debiut, więc super było. Nie spodziewałam się, że będzie taka trasa trudna, ale dałam radę, to najważniejsze. Dobre wyniki oraz spora frekwencja zawodników z murowanej gośliny to zasługa doskonałych tras, które pozwalają na uprawianie rowerowego szaleństwa. Murowana gościna jest idealnym miejscem na rowery. Po pierwsze teren Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka z wyznaczonymi ponad 500 km oznakowanych, certyfikowanych szlaków rowerowych oraz coś, co odkryliśmy właśnie dla amatorów jazdy MTB, czyli druga strona murowanej gośliny, tereny nadwarciańskie. Pierwszy kawałek ciężki, jarowy, typowo techniczny, później troszeczkę szybszy, już w pięknych lasach, także coś każdy znajdzie tutaj w murowanej gościnie z rowerzystów. Na koniec wręczono puchary i medale dla najlepszych zawodników w tym dniu. Zawody w murowanej gościnie przebiegały bardzo dobrze, udało się jak zawsze. Był to maraton drugi pod względem frekwencji w tym sezonie. Ponad 600 zawodników, z tego co cieszy ponad 500 osób na mini. Bardzo dużo kobiet, co też bardzo cieszy. No i liczymy, że tak będzie i na kolejnej edycji.